Cały świat obserwuje sytuację na Białorusi. Niedzielne wybory prezydenckie wywołały falę emocji. Obywatele wyszli na ulice, a światowi przywódcy apelują o dialog. Wybory na Białorusi odbiły się szerokim echem na świecie. Wygranej Łukaszence pogratulował m.in. Władimir Putin. Liczę na to, że pańska działalność państwowa sprzyjać będzie rozwojowi wzajemnie korzystnych relacji rosyjsko-białoruskich we wszystkich sferach, intensyfikacji procesów integracyjnych na płaszczyźnie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Wspólnoty Niepodległych Państw, a także więzi wojskowo-politycznych w Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Gratulacje popłynęły również z Chin. Jednak z wygranej prezydenta Łukaszenki nie są zadowoleni Białorusini, którzy wczoraj wyszli na ulicę. Kluczowe będzie dla rozwoju sytuacji kontynuowanie protestów, ale równie ważne będą dwa czynniki. Po pierwsze uzyskanie jakiegoś wsparcia międzynarodowego i tu oczywiście pytanie o skalę i rodzaj tego wsparcia. Wsparcie już płynie ze strony Polski. Musimy solidarnie wesprzeć Białorusinów w ich dążeniu do wolności. Stąd też inicjatywa szefa polskiego rządu, aby nad tą sprawą pochyliła się Rada Europejska. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Unijny szef dyplomacji i komisarz do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia we wspólnym oświadczeniu napisali, że potępiają przemoc na Białorusi i wzywają do dokładnego przeliczenia głosów. Z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel nie wyklucza, iż temat Białorusi może pojawić się na unijnym szczycie w Brukseli we wrześniu. Wtedy, jak podkreślał szef MSZ Jacek Czaputowicz, Polska będzie zabiegać o to, by Bruksela podjęła odpowiednie kroki. Naszym zdaniem Unia Europejska musi podjąć działania na rzecz wstrzymania ewentualnych rozwiązań siłowych na Białorusi i Polska jako członek Unii Europejskiej, jako sąsiad Białorusi będzie zabiegać o aktywność w tym względzie. Niewykluczone, że w sprawie sytuacji na Białorusi będzie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego.